Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja pozdrawia w to niedzielne południe ojciec Zdzisław Klawka. Przenosimy się sercem, duchem na plac świętego Piotra, aby uczestniczyć w modlitwie Anioł Pański z ojcem świętym Franciszkiem. Ostatnia niedziela miesiąca październik, jutro Dzień Wszystkich Świętych, uroczystość Wszystkich Świętych, w tym klimacie zamyślenia, ale też rozpalonych serc dążących do doskonałości. Pragniemy w tym duchu też otworzyć nasze serca na słowo Ojca Świętego Franciszka i otrzymać od Niego tę piękną niedzielę apostolskie błogosławieństwo. Widzimy sporo ludzi dzisiaj zgromadzonych na placu świętego Piotra. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. W dzisiejszej liturgii Ewangelia opowiada o uczonym w piśmie, który podchodzi do Jezusa i pyta Go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiada, cytując Pismo Święte, i stwierdza, że pierwszym przykazaniem jest miłowanie Boga. Z tego zaś, jako naturalna konsekwencja, wynika drugie – miłować bliźniego jak siebie samego. Słysząc tę odpowiedź, uczony w Piśmie nie tylko uznaje ją za słuszną, lecz powtarza niemal te same słowa, które wypowiedział Jezus. Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Powtarza. Ale pytam się, dlaczego? Wyrażając swoją akceptację, uczony w Piśmie odczuwa potrzebę powtórzenia tych samych słów, co Jezus. To powtórzenie wydaje się tym bardziej zaskakujące, jeśli pomyślimy, że znajdujemy się w Ewangelii Marka, która ma bardzo zwięzły styl. Jaki jest więc sens tego powtórzenia? Jest to powtórzenie, to nauka dla nas, którzy ją słyszymy. Bowiem słowo Pana nie może być przyjmowane jak każda inna wiadomość. Słowo Pana trzeba powtarzać, przyswoić sobie, zachowywać je. Tradycja monastyczna używa odważnego, ale bardzo konkretnego określenia. Mówi tak, Słowo Boże należy rozważać. Rozważać Słowo Boże. Możemy powiedzieć, że jest ono tak pożywne, że musi dotrzeć do każdej dziedziny życia. Zaangażować, jak mówi dzisiaj Jezus, całe serce, całą duszę, cały umysł, wszystkie moce. Słowo Boże musi rozbrzmiewać, odbijać się echem w nas. Kiedy jest to echo wewnętrzne, oznacza, jeżeli się powtarza, oznacza to, że Pan gości w sercu i mówi do nas, jak do owego dobrego uczonego w Piśmie z Ewangelii, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Drodzy bracia i siostry, Pan nie tyle szuka wykwalifikowanych komentatorów Pisma Świętego, szuka serc otwartych, które przyjmując Jego Słowo pozwalają się przemienić wewnętrznie. Dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się z Ewangelią, mieć ją zawsze pod ręką, nawet w torebce, małą Ewangelię, czy pasjonować się
czytać i czytać na nowo, pasjonować się nią. Kiedy to czynimy, Jezus, Słowo Ojca, wkracza do naszych serc, staje się nam bliski, a my w Nim wydajemy owoc. Weźmy za przykład dzisiejszą Ewangelię. Nie wystarczy ją przeczytać, aby zrozumieć, że trzeba miłować Boga i bliźniego. Konieczne jest, aby to przykazanie, które jest wielkim przykazaniem, rozbrzmiewało w nas, aby było przyswojone, aby stało się głosem naszego sumienia. Wtedy nie pozostaje ono martwą literą. Nie, ponieważ Duch Święty sprawia, że ziarno tego słowa kiełkuje w nas, a Słowo Boże działa, jest żywe i skuteczne. W ten sposób każdy z nas może stać się żywym przekładem, odmiennym, ale oryginalnym, nie jakimś powtórzeniem. Jedynego słowa miłości, które daje nam Bóg. I to widzimy w życiu świętych. Oni są wszyscy różni, ale wszyscy z tym samym Słowem Bożym. Dziś więc zaczerpnijmy przykład z uczonego w Piśmie. Powtarzajmy słowa Jezusa. Sprawmy, by w nas rozbrzmiewały. Trzeba miłować Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem i całą mocą, a bliźniego swego jak siebie samego. I zadajmy sobie pytanie, czy to przykazanie rzeczywiście ukierunkowuje moje życie? Czy znajduje odzwierciedlenie w każdym dniu mojego życia? Warto, abyśmy dziś wieczorem, zanim położymy się spać, zrobili sobie rachunek sumienia w oparciu o to słowo, aby zobaczyć, czy miłowaliśmy dziś Pana i czy ofiarowaliśmy odrobinę dobra tym, których spotkaliśmy. Nie każde spotkanie będzie podarowaniem dobra, miłości. Dziewica Maryja, w której Słowo Boże stało się ciałem, nauczy nas przyjmować do naszych serc żywe słowa Ewangelii. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Niech mi się stanie według słowa Twego. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Za zmarłych wieczny poczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.
Wysłuchaliśmy słów komentarza Ojca Świętego do dzisiejszej Ewangelii rozważanej w czasie Eucharystii. Drodzy bracia i siostry, w różnych częściach Wietnamu silne deszcze w tych tygodniach spowodowały wielkie szkody. Wielu ludzi ewakuowanych. Moja modlitwa i moja myśl łączą się z tymi wieloma rodzinami, którzy cierpią. I zachęcam, aby władze tamtejsze i kościół lokalny wyszły naprzeciw tej potrzebie. Jestem blisko ludziom w Sycylii, dotkniętych złą pogodą. Myślę również o ludności Haiti, która żyje na granicy wytrzymałości. Proszę odpowiedzialnych, aby wspierać ten naród, nie zostawić go samego. I was proszę, kiedy wrócicie do domu, szukajcie informacji o Haiti i módlcie się. Wiele. Widziałem w programie obraz misjonarza Camilianina, ojca Massimo, rzeczy, które on opowiadał, ile jest cierpienia, ile cierpienia na tej ziemi, ile opuszczenia. Nie zostawmy ich samych. Wczoraj a Tortosa w Hiszpanii został beatyfikowany czterech kapłanów z Bractwa Księży Pracowników. Wszyscy zostali zamordowani w obronie wiary. Byli wielkoduszni w czasie prześladowań w latach 30. i pozostali wierni swojej służbie, ryzykując życie. Ich świadectwo jest wzorem szczególnie dla kapłanów. Oklaski dla tych wszystkich nowych czterech kapłanów błogosławionych z Bractwa Księży Pracowników. Dzisiaj Glasgow w Szkocji rozpoczyna się klimat klimatyczny COP26. Módlmy się, aby krzyk ziemi i ubogich był wysłuchany. To spotkanie, aby mogło dać skuteczne odpowiedzi, ofiarując nadzieję przyszłym pokoleniom. I w tym kontekście rozpoczyna się na placu Świętego Piotra wystawa w oparciu o Laudato Si, autora z Bangladeszu. Zachęcam do oglądania. I was pozdrawiam, mieszkańców Rzymu i przybyłych z wielu krajów. W szczególności pozdrawiam pielgrzymów przybyłych z Kostaryki. Pozdrawiam grupy z Cosenza i Reggio Emilia. Młodzież z Bareggio e San Giorgio Sulegnano. San Giorgio. Come pure pozdrawiam również społeczności, które dziękuję za modlitwę i zaangażowanie na rzecz powołań. I też wszystkim życzę dobrej niedzieli. Pozdrawiam też młodzież od Niepokalanej. I proszę was, nie zapominajcie się modlić za mnie. Życzę smacznego obiadu i do zobaczenia. Na placu Świętego Piotra oklaski zgromadzonych pielgrzymów wiernych wyrażają wdzięczność Ojcu Świętemu za
refleksję nad dzisiejszym Słowem Bożym, za błogosławieństwo i za te słowa jednoczenia się z tymi, którzy dzisiaj cierpią, też w intencji szczytu klimatycznego w Glasgow. Bardzo dziękujemy Państwu za ten czas poświęcony modlitwie w jedności z Ojcem Świętym. Jako wspólnota Kościoła gromadzimy się w każdą niedzielę przy następcy Piotra. Państwu życzymy radosnego przeżywania tej niedzieli, byśmy budowali naszą wspólnotę w rodzinach i w naszych wspólnotach parafialnych. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, ojciec Zdzisław. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.